Witam, przedstawię teraz film obalający mit mówiący o tym, że zacierający się tłoczek od regulacji kąta wtrysku, inaczej czasu wtrysku początku tłoczenia sterowany przez ten zawór, uszkadza sterownik. Mam tutaj przygotowany wcześniej sterownik z wyprowadzonym przewodem z końcówki mocy sterującej tym sterownikiem. Tutaj mamy odcięte przewody od regulacji dawki paliwa i dolna cienka para od kąta wtrysku. Tutaj z tego wyprowadzenia podłączę zasilanie do sterownika. Tutaj z tego wyprowadzenia tranzystora źródło dren. Zwieram teraz źródło dren i patrzymy, co się zapala. Górna żarówka, czyli ta górna grubsza para, która idzie na ten zawór, jak widać, dawki paliwa. Czyli zacierający się tłok nie ma nic wspólnego z uszkodzeniem tego tranzystora. Widać, jak widać, ten tranzystor steruje górną żarówką, czyli od zaworu dawki paliwa. Jeżeli teoria o uszkodzeniu sterownika poprzez zacierający się tłok miałaby być prawdziwa, czyli zacierający się tłok sterowany jest przez ten zawór kąta wtrysku, te przewody idą tutaj, to jest ta dolna cienka para, która idzie tutaj na tą żarówkę. Zamiast tego zaworu jest podłączona ta żarówka. A teraz pokazuję sterowanie i pokazuję, co się zapala. Dolna żarówka. Czyli jak widać, ten tranzystor nie steruje zaworem regulacji kąta wtrysku, tylko ten tranzystor steruje zaworem dawki paliwa. Także uszkodzenie mechaniki w pompie, zacierający się tłok, nie ma nic wspólnego z uszkodzeniem sterownika. Ten tranzystor po prostu steruje nam dawką paliwa. A sterowanie tym zacierającym się zaworem kąta wtrysku odbywa się poprzez inny element wielonóżkowy znajdujący się na ceramicznej płycie głównej. Proszę się przyjrzeć sterownikowi. Jak widać, elektronika jest skomplikowana, SMD, rozmieszczona na ceramicznej płycie głównej. Bardzo łatwo coś uszkodzić. Dziesiątki połączeń wokół tych wszystkich żółtych punktów pól lutowniczych. Dziesiątki połączeń, cieniutkich jak włosek. Nawet tego bardzo nie można dostrzec. Także przestrzegam przed otwieraniem sterownika, naprawdę bardzo łatwo uszkodzić. Takie filmy typu zrób to sam w internecie krążące, naprawdę to te filmy powinny się nazywać zepsuj sobie sam sterownik, zamiast 300 płać potem 1000. Dziękuję.